Tutaj. Cześć, witajcie. Jedziemy dalej z Lara Croft. Już dawno też w nią nie grałem ostatnio. Inne sprawy. Którym był ten wilczy? Nie, którym się robiło ten obsrany tryb? Karwa. Opcje rozgrywki, sterowanie. Pisanie klawiszy. Kok. Akcje. Instynkt przetrwania. Q. No, przedsamówiłem, że Q. Cicho bądź. Co to syczy? Wąż? A nie. Gaz. Co to było? Ej, gdzie to było? Naciskaj wielokrotnie, żeby wyważyć. Ach, poszło. A to był ten śmierdzący gaz. Słyszę szczury. Rzucaj Lara. Dawaj, dawaj. Co to jest? Jezu, co to jest? Pewnie do napędzania generatora bierze. Jak my je do cholery wniesiemy po schodach? Potrzebuję wsparcia! Tam nie ryj. A dupę jeszcze lepszą. Żryj gruz. Robin Hoodę, jestem sobie. Robin Hoodę. A jutro, klejo. Lara. 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 No i dobra. No to można... Mogłem w to pierdyknąć i rozwalić, ale bym głupi. Dobra. Dzień. Nie, to będzie za głośno. A to co to jest? To można podpalić. Do zapalenia potrzebny jest ogień. A tam był ogień. Aha. Mamy ogień. Mamy ogień, mamy ogień. Make it burn. Już? A mam zniszczyć transparenty. Odpaliłbym to, ale boję się, że pierdolnie. Mogę podpalić? Pierdolnęło. Już nikt nie słyszał. Lolo. Teraz umrzesz. Kurwa. Żry. Chciałem być cichy, ale jak nie, to nie. Teraz umrę. Doszedłeś tak daleko jedynie po to, by umrzeć. Już mnie diablo kiedyś tak mówił i gówno z niego z tego, bo... Światło. Światło świeci nad nami. Ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato. Szyba wygląda na słabą. Jaka szyba?
Że to w sensie, to i gdzie to? Gdzie ty masz to? Chyba wygląda na słabo. Nie, że mi się przypier papier, ale to po co mam to podnosić, tak? Bo... No fajnie. Hopla. Po co ja w to rzucałem? O. Śmierdzi gazem. Dawaj, Laria, dawaj! Szyba wygląda na słabo. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umierasz! Co jest grane? O, w dupę jeżdżę. O kichu! Kichu i chodzi. No kurna, sam se gaz odkręciłem. Brawo. Brawo. Szyba wygląda na słabą. Szyba wygląda na słabą. Trochę tak nie kumam. O cholerę im chodzi. Szyba wygląda na słabą, no. To raczej nie zadziała. Muszę użyć czegoś silniejszego. No to też nie działa. Szyba wygląda na słabą. Szyba wygląda na słabą. Wiem, karwa, już mi to powtarzasz. Muszę użyć czegoś silniejszego. To jak wygląda na słabą? W dupę, jeżo. Ty czekam. Mam. Dobra, no tu jest ten gaz, który mnie załatwił ostatnio, więc panie Dedzie, nie odkręcaj pan. No w dupę. Super, super, Dedzie, żeś odwalił, ale... Szyba wygląda na słabą. Szyba wygląda na słabą, no nie pierdul. Jestem. A, czyli ja mogę odkręcić i potem tu wrócić. A potem pieprznąć tym. Dobra, to tak zrobimy. Odkręcaj, Lora. Już. I teraz spierdzielamy stąd, bo nawet... Zamknij ryj. No, wio, spadamy stąd. Dobra, teraz bierzemy to. Pierdulło?
Co kurwa? Dziwko, dziwko. Wykończ mnie. Proszę. Nie. Zdych. Zdychnę. Po prostu mnie dobij. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności a przy okazji rodzinę i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Ależ ty mnie zaimponował w tej chwili. Czego się krztusisz? Zdechnij w końcu. Teraz! Światła! Da! Zabiję się! Dychaj. Dobra, kanabra, kur. Z łukiem. Tak, chyba przeładowuję. No, jest tu jeszcze jakiś kuźwa z penisem? Jest, chodź tu. Kurwa, boli. Kuźwa. No, i co? Chyba przeładowuję. Jednak nie! Chyba przeładowuję. Kurde, wiesz. Jest tu jeszcze jakiś fafarafa? Pójdziesz do piachu! Należysz do mnie! Żry! Pójdziesz do piachu! Trzeba naboje. Dobra, przerzućmy się na tą. 29, niewiele więcej. Jeszcze tam sprawdzimy tamtą lokację. Lululia. Dawaj, co masz? Ojciec Matias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? Ugień. Potrzebny mi ogień.
Ługień, ługień, potrzebny mnie ługień. Pal się. Ja, jeszcze dwa. Pewnie któryś przeoczyłem i gówno z tego wyjdzie, znając mnie, ale... Tu mam 30. 39. Idziemy z tym. Ta pukawka jest fajniejsza. Czekanym go! To jest. Przyjrzałem. O, jest do podpalenia. Ja zaraz przyjdę. Ogień. Ogień. Mówię na mnie ogień. Jest to jakiś cwaniak? Konsol. Joystick. Czy chyba ale złapała. Oj, widać, że dawno joysticka nie trzymała. Dłoni. Hihihi. Alex, jesteś tam? Nie ma mnie. Jestem. Właśnie mnie złapałaś, jak robiłem się dobrze, dlatego jestem taki zdyszany. Cholera. Przyłapałaś mnie. Spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca. Będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Jednak ręcznie. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takim razie. Super. Wysoko. Bardzo wysoko. O nie. Zawsze. Bardzo wysoko. A jeśli zdyszany? Kolejna wspinaczka. Świetnie. Bystra jesteś, Lara. Faktycznie, jak ktoś jest wysoko, to no, to jest spinaczka. Brawo. Pewnie byłaś prymuską. Pewnie, w szkole pewnie byłaś prymasem. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Tak jest. Prawdziwe zadanie. I Lara Croft, Lara Croft. Max. Parzy? Aha. Czarno to widzę. Możesz kicnąć jak... Idź to tylko para. Lepiej, żeby ta wieża działała. Chyba wyskoczy kliku jaki przycisk, jak zwykle nie będę wiedział który. Kopaj. Śnieg? Nie, kokaina. Mamy łobuz. Umiejętności, dobra. Przetrwanie, umiejętność łowy, ulepszenia, walka, ulepszenia. To mnie interesuje. Nieczyste chwyty, oślepia wrogów piachem i kamieniami. Nie. Walcz
dłużej dzięki zwiększonej odporności na obrażenia. O, to mi się podoba. Ulepszenia. Broń maszynowa, ulepszenia. Stroje. O! Zmienimy sekieckę. Alpinistka. Inżynierka. Łuczniczka. Zrobimy sobie łuczniczkę. Pokaż się, Laro. Łuczniczko, ty droga nasza. Ale ten strój niekoniecznie mi się podoba. Znaczy nie jest zły, bo generalnie, ale sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. To był strój łuczniczka. Inżynierka, pokaż. Pokaż się, Laro, inżynierko. Nie, bo wyglądasz jak w piżamie. Jak w piżamie, mnie to nie interesuje. A zobaczmy teraz alpinistkę. Nie, a nie ma stroju striptizerki? Partyzantka. O, lepiej. Ale dalej, nie, nie, to nie ten. Pilotka. Nie. Pilotka tysznie. A nie, to jest łowczyni. Pilot, nie, pilot. Teraz będzie łowczyni. Nie, wiecie co? Zostawię jednak to, co mi się najbardziej podobało z tych tu dostępnych. Był jaki? Domyślnie. Nie, ten mi się najbardziej podobał. Ja, teraz ma fajne, długie budki. Git. Git majonez. No i myślę, że tutaj już jak się pobawiliśmy trochę w szafiarkę, to na tym zakończymy ten odcinek. No i oczywiście widzimy się w kolejnych przygodach, jeśli chodzi o przygody Lary Croft. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!